Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Tęsknota. Jestem lekarzem onkologiem z długim stażem zawodowym. Zacząłem pracować w szpitalu pediatrycznym i zainteresowała mnie onkologia dziecięca. Przeżywałem bardzo osobiście dramaty moich małych pacjentów, niewinnych ofiar raka, aż do dnia, kiedy w moje życie wkroczył pewien anioł. Ten anioł przyszedł w osobie 11-letniej dziewczynki, która przez 2 długie lata była poddawana wielu terapiom, zabiegom, zastrzykom oraz musiała się zmierzyć z wielkim cierpieniem, jakie niosły chemioterapia i radioterapia. Nigdy jednak nie widziałem, aby mój anioł był tym przerażony. Często natomiast widziałem, jak płacze, widziałem też lęk w jej małych oczach, ale też to było takie ludzkie. Pewnego dnia przybyłem do szpitala wcześniej i zastałem mego anioła samego w sali. Zapytałem o jej mamę. Do dziś nie potrafię bez wzruszenia przytoczyć usłyszanej wtedy odpowiedzi. Panie doktorze, powiedziała. Moja mama często wychodzi z sali, aby wypłakać się na korytarzu. Myślę, że kiedy umrę, pozostanie w niej wielka tęsknota, ale ja nie boję się śmierci. Ja nie urodziłem się, aby żyć tutaj. Czym dla ciebie jest śmierć? Zapytałem. Panie doktorze, kiedy jesteśmy mali, często chcemy spać w pokoju naszych rodziców. A rano budzimy się w swoim, prawda? Pewnego dnia pójdę spać, a wtedy przyjdzie po mnie mój ojciec, by mnie zabrać. I obudzę się w jego domu. To będzie moje prawdziwe życie, dodała. Skamieniałem. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Byłem zaskoczony dojrzałością i duchowym spojrzeniem tej dziewczynki. To moja mama pozostanie z większą tęsknotą, dodała. Moje dziecko, czym dla ciebie jest tęsknota? Zapytałem wzruszony, powstrzymując łzy. Tęsknota to miłość, która zostaje. Dziś, mając 53 lata, założę się z każdym, że nie ma lepszej, trafniejszej i prostszej definicji tęsknoty. To miłość, która zostaje i nie odchodzi. Piękna historia, bardzo wzruszająca, która nam pokazuje, że tęsknota, nawet jeżeli ktoś odchodzi, ktoś umiera, ktoś wyjeżdża i pozostaje bez żadnego śladu, znika z naszego życia. I może w twoim sercu rodzić się tęsknota, bo kogoś straciłeś bezpowrotnie i nie jesteś w stanie już się fizycznie z tym człowiekiem skontaktować. To tym, co buduje tę relację, co podtrzymuje tę relację, jest tęsknota. Tęsknota, czyli ta miłość, która zostaje. I życzę wam, żebyście nie tracili nadziei. Wtedy, kiedy gdzieś jakaś relacja umiera, jakaś osoba umiera, odchodzi z tego świata, bo pozostaje tęsknota, czyli pozostaje miłość. Miłość, która zostaje. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.